Cyk, poszło. No. Elo, elo! No, witanko, siemanko, no. Witanko, siemanko, witamy was w naszej kopalni! A dzisiaj kolejny odcinek ulubionego kopania z Plagą! Siema, siema, ej, mam nowego robota, mam nowego mecha. Ale co z tego, nie ulepszysz go, to jest bezużyteczny. Ulepszyłem go. A skąd ty masz tyle ulepszeń? Ale nie są drogie ulepszenia akurat na tym poziomie tutaj. No, w sensie w DLC, no, pierwsze ulepszenia. A, no bo Plaga, nie wiem czy wiecie, 7 razy grę przeszedł, dlatego ma darmowe, dużo darmowych ulepszeń. No, mam 3 darmowe ulepszenia, to plus jest niesamowite. Plaga, nie, no to jest takie OP. Ja powinienem poza nagrywkami też przejść grę, 7 razy. Przejdź sobie. 8 razy. I potem wrócę na następne nagrywki, Plaga, ja mam 8 darmowych. 8 darmowych, co? A ty powiesz, jakim cudem? Ja powiem, a tam sobie 8 razy grę ukończyłem. No, to wiesz, no cirku, nie? Akurat miałem trochę czasu, nie? No. Jechałem pociągiem. No, no i wtedy byś się zdziwił. No, bym się zdziwił, to akurat prawda, byś mnie troszkę zaskoczył, no. Nie powiem, że nie. Co robiłeś przez ostatni tydzień? No, to byłoby trochę takie zaskakujące. No, ale... Powiem ci, że znalazłem mapę skarbów, tak? Ale okazało się, że ten skarb to nie wiem, to gdzieś głęboko jest. No, te skarby tu mają to do siebie, że są pod ziemią rzeczywiście. No. Tylko ja myślałem, że on gdzieś płytko jest, ale jest głęboko. O nie, nie, do 400 się dokopałem. Wreszcie, tutaj połączenie znacznie lepsze. Znowu. Radio, kim jesteś? Ujawnij się. O tak, pozwól mi włączyć moją kamerę internetową, daj mi chwilę. O, w porządku, widzisz mnie? Co jest? Niedźwiedź polarny? Tak, jestem. Jak to możliwe? Jak możesz mówić? Z niedźwiedziem polarnym rozmawiam, Plaga, jakby co? Ej, no super sprawa. Oczywiście. Wszyscy niedźwiedzie polarne mogą. Po prostu nikt nigdy nie rozmawia z niedźwiedziami polarnymi, więc my też nie odpowiadamy. Rozumiem, to ma sens. To wspaniałe odkrycie biologiczne. To w ogóle nie ma sensu. Weź się w garść, muszę teraz iść, ale potrzebuję twojej pomocy. Kontynuujcie kopanie. W porządku, słyszeliście, niedźwiedzia. Kontynuujmy kopanie. O nie. Czy ty w ogóle słyszysz, co mówisz? To szaleństwo. Przepraszam, byłem trochę onieśmielony. Tak czy inaczej, niedźwiedź czy człowiek wydaje się, że potrzebują pomocy. Chyba masz rację, niedźwiedzie też zasługują na ratunek. To na pewno są niedźwiedzie, na 100%. No. I tymi magnesami tam machają, że nas rzuca po całej kopalni. To na pewno są niedźwiedzie. Polarne. Plaga, jak to inaczej wyjaśnisz, jak nie to, że to są niedźwiedzie? No. Nie, to jest znany fakt o niedźwiedziach właśnie, że wywołują niesamowicie silne pole elektromagnetyczne, które rzuca maszynami na boki. Tak, tak, to właśnie one. Całe niedźwiedzie. No, no tak, no. Plaga. Naukowo jest udowodnione, na przyrce się tego uczą ludzie, że niedźwiedzi tak właśnie się zachowują. No. Elektromagnetyzm to jest jakby podstawa niedźwiedzizmu. No. No. Totalnie, typowo niedźwiedziowo. Ta, Plaga, ty jakby nigdy nie byłeś niedźwiedziem, więc ty nie wiesz, jak wygląda niedźwiedź polarny i jakie jest życie wygląda niedźwiedzi, no. No. A życie niedźwiedzi to jest jakby nieustanne emocje. Tak, dlatego w zoo to w klatkach są trzymane, żeby nie rzucały tam autami, prawda? No tak. Ja ci kręcę, nie wierzę, co ja znalazłem, ale nie mogę się do tego dokoptować, bo nie mam bomby. Co się stało? A nie, mogę się. Nieważne, żartowałem. O. Dobrze, dokopuj się. Dwa skarby praktycznie obok siebie, jak król, jak tu się dotegowałem, no. Kurde, to rzeczywiście no, bogactwo. No, jak król, powiem ci. Tak. Bogactwo. Jak królewicz. Dobrze, dobrze, zarabiaj pieniądze, będziesz miał później na podłączanie kopalni. No tak, wiadomo, że tylko dlatego to robię, Plaga, żeby kopalnia była elegancko podłączona. Tak. Zresztą znasz mnie. No. Imyk, teleportacja na górę, po królewsku. Hej, ten nowy zielony mech, powiem ci, całkiem niezły jest, całkiem fajny. Plaga, a wszystko już masz na maksa? To chwilę nie, mi nie było. Tylko wiercenie mam na maksa. A, on ma chyba dużo wiercenia, co nie? No, jest lepszy w wierceniu, to prawda. Jest kapkę lepszy, no. Ale na tym poziomie to już ciężko się wierci. Idę zobaczyć, bo on tam dużo pieniędzy kosztuje. Idę go obadać. Idę 80 tysięcy to jest dużo. Kurde, następny 240. Znak się nie opłaca czekać na następnego, co nie? Nie ma sensu, to już nie. Pośredniego, bo takie są przeskoki ogromne, że to musisz kupić tego pośredniego. No dobra, musisz. Bo tam to dało się przeskoczyć, a tutaj to tak. Tak, tam to się przeskakiwało bardzo wygodnie i przyjemnie, a tutaj nie ma czegoś takiego.
rezygnowali z takiej możliwości w tym DLC. No nie ma właśnie. Dobra, to moc wiertła, niech będzie. To magazyn, no magazyn muszę trochę mieć, chociaż troszkę. Kurde no. Ajajaj, dobra, to. Kurde no, ale to tak, ta moc wiertła by się też przydała. No dobra, niech będzie. Musi być wiercone, musi być. Musi być. Z tego patrz, to też nie kupiłem. Ma. Też, super. Prędkość lotu, o kurde, jaki bydlak. O. Jaki bydlaczy to jest, o, ten nie? Jest mega dobry, co? Myk na sam dół! A, jest jeszcze 1000! A, może kupię bomby w sumie, masz rację. Bomby się przydają akurat. No, bomby są mega, plaga. Dobra, kurwa. Zarzucam taktykę kopania super szybkiego. Co? To już jest ten moment, tak, to już jest ten co? Moment. Plaga, nie spodziewałem się po tobie, że tak szybko zaczniesz to robić. No, już lecę z tym, bo to wyzeruję cały pieniądz i zrobię to po prostu. Tak. Plaga, co jak co, ale zaskoczyłeś mnie, ale negatywnie. Co? No. A, to fajnie. To fajnie właściwie, no. No bo tyle, mnie nie stać niestety na 20 minut, mnie stać na 5 minut tylko. No ja kupiłem sobie takie, no bym powiedział, nie 20, takie 16 minut, coś takiego. Coś no to i tak nieźle, plaga, ale no. Strasznie dużo pieniędzy przez to stracimy. To nie jest najlepsza decyzja. Mi się wydaje, że to za wcześnie takie ekscesy. Nie wiem. Jak ja szybkie zaryzykuję. Kopanie, tak mi się wydaje, panie plaga. Zaryzykuję, no. Uważam, że warto, bo tu muszę bardzo pogłębić główny szyb, a to samo się nie zrobi. No to, o, ty jesteś akurat, blokujesz, rozumiem. No ja sobie tu pójdę. Dobrze. Bo dziwnie kopie, bo on kopie jak wiesz. A, taką ma wiertarę na plecach jakby, nie? No. Pany dobry jest. Powalony typiesz. Typiasz to, nie? Taką wiertarę na plecach ma, że on się skiela. O kurde, tak. Co to jest w ogóle? Co ja znalazłem, nowe rzeczy? Jakiś nowy rzecz. Może dobrze. To jest ten z jakiegoś questa kolejnego. Co to? A, gadkę tutaj mam. Nie, przewijaj tą gadkę, bo mi leci super kopanie. Zabieraj to. Dobrze. O, plagę, uwaga, coś nowego znalazłem. I uwaga, kwarc znalazłem. Nie mamy emisji na kwarc, to nie? Nie wiem. Panie, mamy. No, nie bez wiem. Sensu. Szurek, zostaw kotka. Nie. Szurek mi tu kota zaczepia. Muszę ich kontrolować, bo inaczej to się za bardzo polubią. No właśnie, ja też muszę szybko kopać, bo... Tak, banku jest bardzo ważne. Kwarc, a kopałeś jakiś kwarc, byczku? Chyba nigdy. Chyba nigdy, chyba nie. No widzisz? No, prawdopodobnie nie. To się porobiło? Jakie kwarce tu są wykopywane, kurczę, to zielonego tu jest dużo, wiesz? Zielony, po co to komu? Zielonego już nie kopię, plaga, teraz kwarc jest w cenie. Kwarc jest w cenie. No. Okay. Tak, kwarc jest który mega to jest w cenie. A nie, musisz sam odkryć, plaga, nie będę ci podpowiadać. Co ty myślisz, że ja ci wszystko na ławę, tu tam musisz tam odkrywać tajniki kopalniane też. Rozumiem, na własną rękę. Wiesz, jaki jest problem z tym szybkim kopaniem, że szybko kopiesz, ale w sumie nie napełnisz sobie do końca punktu, to znaczy. No nie, trochę to za wcześnie to kupiliśmy, wiesz, za wcześnie, miałem rację. Bo se ekwipunek zawalisz szybko i musisz wracać, a w tym czasie jak wrócisz, to już nie będziesz miał tego. Nie, no będę miał, bo jeszcze mam 800 sekund, to jest bardzo dużo sekund. No, mega dużo. Ultra. No to ty będziesz miał, ja niestety już nie. No, trochę tego kupiłem. O, źle. Cyk, cyk. Dobrze, dawaj pieniądze, gościu. Nie, no teraz zarabiamy już krocie, naprawdę. Są takie ilości pieniążków, że warto jest schodzić do kopalni. Dużo wykopałem, to prawda. Dużo wykopałem, ale co z tego? Skoro zaraz te pieniądze, zaraz te ulepszenie pójdzie się walić, że tak powiem, muszę teraz wrócić do bazy, niestety. No. Sprzedać oczywiście dużo muszę rzeczy, ale no muszę wrócić do bazy jednak. Dobra, wracam. Dawaj pieniądze, biedaku. No i coś tam mi podawał, coś tam mi dał. Dobrze. No, pieniążki się zgadzają. Ziemię oddam też, cenną ziemię. Tak, trzeba żyć. Ja tu też lecę na dół. Jak Królewicz. Królewicz, co nie? Tak żyć. Jakiś milioner. Damy radę. Światła, kurde, czy magazyn jakiś większy? Ciężka decyzja czasami. Moc wiertła, magazyn. O, jestem. Dobra, idę w dół. Póki jeszcze, może zdążę jeszcze zanim się to skończy.
Jest taka minimalna szansa, że jeszcze trochę pokopię, zanim się skończy. Na pewno pokopiesz na chillku. To nie masz tego mega dużo. Nie wiem, czy tak mega dużo mam. Trochę tak średnio bym powiedział. Na pewno masz mega dużo. Ja nie jestem taki milioner z ulicy. O, plaga! Co? Zostaw tą mapę! Widziałem to! Moja mapa. O, chyba będę musiał cię za tobą pójść zobaczyć, co knujesz. Nie. Tak bo to nie, nie. Wydaje mi się, że coś tam knujesz, plaga. Szukam tego całego, tego, nowego metalu, co mówiłeś o nim. Nigdzie go nie widzę. Mówiłeś, no że będzie... No bo jest mega rzadki, plaga, co ty sobie myślisz? A, okay. Czy takie rzadkie metale rosną na drzewach? Nie, myślę, że są pod ziemią, ale nie widziałem go faktycznie, no. Za dużo. Ty mówisz, że go tu jest bardzo dużo na tym poziomie. O, i co? Nic z tego. Ajaj. Kopam, ale leci jak burza na tym ulepszeniu, no. Ta pierdziela. No, ulepszenie jest potężne, panie Plas. Jakby... O, znalazłem to. Nic dodać, nic ująć, że tak powiem. A czy my nie mamy misji na to? Jakieś? Na to? Na kwarc? No. Chyba nie. Kurde, strasznie rozległe bardzo, te misje są. Bardzo mało misji przede wszystkim. Tak. Wcześniej to... było tak, że tych misji było... Faktycznie one były tak rozłożone, co nie? Że regularnie własnych, nowy surowiec, to były też związane z nimi misjami. A teraz zauważyłem, że no, już nie ma takich. Już nie. Dobra, już robili misje w poprzednich tych surowcach, to tu nie muszą. Niech sobie pokopią. Niech sobie pokopią po prostu. No tak, jest takie coś, co nie? Nie dodali osiągnięć, a ja widzę, że to po macoszemu wszystko robione było chyba. No, tak robili na szybko, że na święta się wyrobić pewnie. Tak, też mi tak wydaje. No, chłopaki, musimy to zrobić, bo... Bo głupio tak, żeby się nie zrobiło. O, mega głupio 3000. To prawda. Dobra, wracam z moim towarem. Powiem ci, gruby hajs będzie zrobiony chyba. Gruby hajsik? No nieźle. O kurde. Prawda, gruby hajsik. 20 tysięcy. To dam. Plaga, jakiś ty, bo ty też taki jesteś trochę. Że milioner taki. Hmm. Właśnie, z pieniędzmi. O kurde, kopalnię znalazłem na 470. O. Plaga, podłącz ją szybko. Tak, już lecę. 471 się znaczy. Już lecę to podłączyć, właśnie tak nie, myślałem. Co zrobić z pieniędzmi, iść. Nie? I tak sobie myślałem. No plaga, weź wydaj na rury. Może na rury wydam? No plaga, no. Właśnie wydałem na ulepszenie do robota. Wydaj na rury. Mogę teraz więcej ziemi nosić. Jest zacny. Plaga, no na rury byś wydał. Następnym razem obiecuję na rury wydam. No. O. Rury taki się bogacz jest. Jedno ulepszenie masz za free, to rury byś przykupił jakieś no. fajne. Rury. Myślałeś o rurach? Rury są w cenie ogólnie. Ludzie uwielbiają rury i widzowie też uwielbiają rury. Tak. Widzowie pisali, żeby dużo rurów kupić. To akurat no. prawda, pisali tak, no. Rury to przyszłość. Więc wiesz, no jakby warto zainwestować w rury, plaga. Tak, prawda. Rury, prawda. Rury. Jak to się mówi. Rury, rury, rury. Rury, rury, rury. Tak powiedział jakiś mędrzec, to prawda. O, jakiś na pewno tak powiedział. Ale nie, no szybkość lotu by się przydało zainwestować, bo bardzo wolno się lata. Nie, naprawdę, bez szybkości lotu to trochę jest taka lipa, nie? Powoli się lata. Straszna lipa bez szybkości lotu. Ja nie wiem jak żyć ogólnie. Ciężki temat. Tak, nie wiem jak żyć ogólnie, tak ciężko się lata. No. Bez tej szybkości lotu, ajaj. Dobra, kupię sobie jeszcze jedno ulepszenie, bo niestety nie mam jednego darmowego, to muszę zainwestować pieniądze. Malachy też się opłaca. 600 to sztuki, nie ma źle. No, ten źle ten nowy jest. Ile jest? 900 za kwarc, to kwarc się bardziej opłaca, okej? Okay? Kwarc się mega opłaca, co nie? O. No ale kwarc jest rzadszy. A ale ten już go coraz więcej widzę. Malachy to jest... Malachy to tu wysypało jak siema, jakby u niego w domu był. No, bardzo godny. Malachi dużo więcej malachitu, no. No. No bo takie tereny są malacheckie, co nie? Tak, zielono. Na prawo, na prawo i lewo wala, bo to już taki etap jest, co nie? Tak. Dobra, plaga, lecę do ciebie! Źle. Kupowałem sobie odrobinę więcej tego szybkiego kopania, niech stracę. Dobrze. Taki jestem, inwestorem. I trzeba inwestować w nowe technologie. No, trzeba, technologie ważne. Takie. Zaawansowane i plaga, ale powiem ci, że jak burza mknie przez te podziemia. A, teraz to już jest hardcore.
kość. Jak burzu mgniemy. Tutaj takie kopanie jest poważne. No. Robione. Tylko kurde, po co ten timer jest na teleporcie? Ja tego nie rozumiem akurat tej decyzji. Tak, to jest. W tym DLC powinni to wywalić w ogóle, nie? Kupujesz teleport, a nie możesz go użyć. Takie, no bo po to, żebyś inwestował w szybkość lotu. Tak, bo szybkość lotu to jest przyszłość. Dlatego tak. Oni stwierdzili, dobra, musimy ograniczyć teleportem, żeby ludzie korzystali z szybkości lotu, bo to jest przyszłość. Wiem, co zrobimy. Musimy podjąć się tego. Ograniczyć teleportowanie szybko! Tak, to jest tak. Czekaj, chcemy wprowadzić przedmiot, 470 który... 470 znalazł kolejną kopalnię, plaga. Co? 470? No. 470, no. No, pęczku, dużo i to rur do stronie. Kupienia. Dużo rur do kupienia, bladzie. Dużo rur. Nie, to nie, nie wiem, czy nas stać na takie inwestycje. Może w przyszłym roku. Takie poważne inwestycje, zacznijmy od może tego. Może w przyszłym roku, wiesz, odłożymy trochę siana i kupimy sobie to. Dobra. Jest git. Naprawdę nie. Tak, a na jakiej jesteś głębokości? No ja na zero, właśnie zjeżdżam w dół. Teraz a ja zaraz będę na 500 i zaraz będzie pogadanka. Tak? Uwaga. O nie. Dokopuję się do 500, plaga. No i co, jest pogadanka? To musi być jaskinia niedźwiedzia, jest ogromna! O nie, poczekaj chwilę, znam ten dźwięk. Ups, wygląda na to, że zostawiłem włączony alarm, powiedział niedźwiedź polarny. Co? Dlaczego w ogóle jest tu alarm? Jesteśmy 500 metrów pod ziemią. Bez obaw, gdzieś tam jest wyłącznik. Włączę pole magnetyczne i otworzę drzwi. W porządku, poszukam przełącznika. Ej, tutaj quest jest, plaga, chodź, bo tu trzeba przełącznik jakiś wytegować. No to szukaj przełącznika. Plaga! Ja znowu go otworzymy i znowu wylecie coś. Jak tu wieje! Plaga, pomóż mi, bo wieje tu strasznie wiatr. Na głównym tunelu? Nie, na głównym. Oczywiście gdzieś pokił się do kopa. Kurwa, jak tu wieje! Plaga! Pomóż mi! Idę, idę, tylko muszę tam plaga! Dokopać się, a tu nie jest łatwo. Plaga! No. Wieje wiatr strasznie! Nie jest łatwo się tam dokopać, jak się po drodze znajduje złote obrączki. Plaga, ci coś. Idę, idę. Plaga, zaufaj mi. Próbuję tam dotrzeć szybko. Plaga, zaufaj mi, mówię ci, fajnie będzie. Zobaczysz, jak tu fajnie wieje. Już kopę. Cały czas w dół lecę. Bo ty bokiem się dokopałeś. No tak, bo ja tak lubię. Plaga, to idziesz tu? Idę, idę. Już jestem prawie. To powiedz, kiedy będziesz. Już jestem na 491. O, to ładnie. Szybciutko. Plaga, wbijaj tam śmiało, niczym się nie przejmuj nawet. Mówię ci. Mówisz? No, jak mówię tak ci. Mówisz, to jakoś mi się odechciało, to... Nie no, dawaj. Jeśli tego nie powiedział, to może... Chodź. Jesteś już? No już jestem, już 493, 4, 5 i pyk, jestem. Co tu się dzieje? No i widzisz... Jest ściana. O, i no. Mnie rzuca na boki znowu. Kurde. Tak, ponieważ to jest takie strefa prankesterska, że tutaj po prostu cały czas wieje wiatr. No i tu co chwilę wieje. No tak, bo jak mam stąd wyjść? Sobie? No, nie da się. I poważnie. Poważnie. Strefa prankesterska. Widać w mojej pułapce, panie Plag. Nie, wychodzę stąd, nara. I cały czas tak wieje. No tak, no co ty myślałeś, to jest ogromny wiatr. A tak naprawdę przełącznik trzeba jakiś przełączyć. No tak, skąd ja wezmę o, ten przełącznik? O kurde, tylko ja tego nie dam rady chyba. O kurde, bo to jest takie, wiesz, czasowe, że tam musisz się dostać na ostatni cypelek. To jest ciężki, ja to ogarnę, Plaga. Ja się dokopę górą po prostu i sobie tam pójdę. No. No, spokojnie. O kurde, nie zdążę. A, zdążyłem. Bo takie są cyperki, że można się chować w nich. Tak. Szybkość lotu by się przydała, bogowie, ale jakbym miał szybkość lotu, to czuję, żebym to ogarnął, to by zrobiło różnicę, to prawda. O, nie zdążę. Ale nie jest tak, że mogę się dokopać górą. Wcale tego nie robię. Nie, górą ci to nic nie da, bo to... Do szybkości lotu jesteś nie dasz rady. Dobra, ja to naprawię, może teraz się uda. Udało się. Świetnie, to załatwi sprawę. Drzwi powinny być teraz otwarte, więc proszę kontynuować kopanie. Udało się! O, się. Też muszę to kliknąć. No, to nie kliknęło mi! Ale głupie. Miłej zabawy! Nie, ja mam tunel przygotowany, tylko nie wiem czemu E się nie wklikało, no. Plaga, plaga, ty głuptasku, ty jak czasami na coś patniesz, co nie? No czemu nie mogę? A, bo to trzeba przytrzymać. Trzeba przytrzymać i to jeszcze jakiś czas trzeba przytrzymać. No. O nie, ale co? Głupie. Nie możesz najprostszej zagadki rozwiązać. Nie, ale turnota.
No muszę przyznać, że śmiechom nie było końca, jak patrzyłem, jak tam się świetnie bawisz. No, mega, to mega prawda. Śmiesznie. Muszę przyznać, dobra, zrobione, elo. Potrafisz to śmieszyć człowieka. A co tu jest? Do iglo można wejść. O. No i co, otworzyło się? No, otworzyło ziemię? Się. O, już kopiesz, widzę. Ja zaraz ziemią się zapcham, niestety. Ja już tam troszkę pokopałem, no bo tam cenne rzeczy są. Tak. No, jakieś kwarce. W ogóle mamy zadanie cały czas na co? Na te platyny. A to platyny to nie ma i nie ma tej platyny. No nie ma i nie ma, to w ogóle jest gdzieś w kosmosie. Tak, gdzieś totalnie w kosmosie jest ta platyna. No, dali nam zadanie. O kurde, jak ktoś tu wszystko roztupczył już. No, trochę wysadziłem tam kawałek mapki. Tak, wbił tutaj na cwaniaka. Porozdupczał wszystko. Trzeba żyć jakoś, nie? No, ty podstępny. Niech się Misiek nie denerwuje. Kopałem go. O kurde, ile tu jest kwarcu, chłopie. Tu się zaczynają te źródła kwarcu takie porąbane, że wiesz. Jest kurde po 10 obok siebie. Nie, ale takie to małe. Dobrze, dobrze dla naszego biznesiku. Tak, ja się zapchałem znowu, muszę wracać na sprzedaż. Dawaj no, pieniądze starczy. No nikt nie mówił, że tutaj będzie łatwo, jeśli chodzi o niezapychanie się, no. No. Niestety, no jak tu wiesz, takie cenne źródła są. Gruby no, temat. No tak to właśnie wygląda. Gruby temat. No trochę tak, trochę gruby temat. Trochę to prawda, no. Tutaj tego nie zrobię. Dobra, ulepszone na maksa, elo. Pasy, można śmigać dalej. A, na maksa ulepszone. Tak właśnie zrobiłem, mówię. Nie będę się tutaj... Tak, szybkość lotu też ulepszyłeś? Nie. Plaga! To ja tego nie traktuję jako ulepszenie w ogóle, to mówię, że na maksa. Plaga! To... Ulepsz szybkość lotu, to jest bardzo ważne ulepszenie. Ulepszyłem nam kopalnię, będzie mi więcej pasywnego no, dochodu. No dobra. No to mogę przymknąć oko, jak ulepszyłeś kopalnię. Ale normalnie bym nie przymknął oka. Bo rozumiem. Wszyscy wiedzą, że latanie jest mega, mega potrzebne i to jest podstawowa rzecz. A, widzowie zawsze mówią. Jak... Tego zaczynamy. Nie, w ogóle możesz w to wątpić. Że kopanie nie jest podstawową rzeczą, najbardziej potrzebną do funkcjonowania człowieka. Jest! Latanie miałeś na myśli na pewno. Tak, tak. Latanie, a co powiedziałem? Kopanie. A, to źle powiedziałem, latanie. Mi chodziło. No. Kopalnie znalazłem na 530, weź rur dokup. 530, weź rur dokup? Co ty w ogóle? No, gdzieś na jakim jesteśmy poziomie na rurach? Weź. Rury nie do mam koło. Szans, patrz, nawet. O, siema, kopalnia, cześć. Ja szyb zrobię do niej, dobra? Patrz. Robiłem to w kop w lewo i będzie. Wow. Oho, papa, tu jest coś nowego. O kurde, faktycznie coś nowego. Skopię to sobie. Pokaż, plaga, co to jest. Śmiało, często się. Co to jest? Platyna! Na quest jest na to. No. Platyna quest? Masz czwarta plaga, bo pełny jest, muszę się wrócić. No nie, ale słabo, no rzeczywiście. Ale farciarz, co nie? Ale masz gdyby pesek. Nie to, już ta platyna byłaby wykopana, ale w takim razie... Chociaż nie wiem, czy jeszcze nie za wcześnie na platynowe questa, bo to będzie się ciągnąć pewnie ta platyna, bo to jest do 1000 aż platyna jest. No. No, a to jest początek, to tu będzie mało platyny. Na pewno będzie mało. Ja cię kręcę, że też mam nadzieję, że dokupisz w końcu te rury. Tak zrobię na pewno kiedyś. Bo myślałem, wiesz, żeby w przyszłym poniedziałek to ogarnąć. Plaga, dokup rury. To jest bardzo ważne dla naszego przedsiębiorstwa. Tak, więc zapisałem sobie w moim kalendarzyku. No, garnę jakby to. Jako, że ty jesteś z nas dwóch, ty jesteś ten bogaty, to fajnie jakby dbało to nasze wspólne dobro. Dokupywał rury na przykład. Pisałem sobie. Dobra, to dobrze, że zapisałeś. To jest najważniejsze. Dobrze zapisałeś. Ale tu jest bogactwo już na tej głębokości. Jejku. O, już pomijając ten kwarc, jest dużo innych rzeczy dobrych. Po prostu. Jest już dobrych dużo rzeczy. No nie pierdzielili się na tej głębokości tutaj, nie. A spali dużo rzeczy. Naprawdę bardzo dużo. Plaga, pytanko zasadnicze. Czy to nie jest koniec odcinka? Czy to nie jest koniec odcinka? Właściwie to jest, no. To dokładnie. Tak, trzymajcie się, widzowie. Tak więc tym akcentem kończymy. Elo! Cześć, pa, pa.